Witamy was w pierwszym odcinku z serii LEGO Przygoda. Jak możecie zobaczyć, mamy nowy świat i jesteśmy oczywiście z Zakrzakiem. Siemano, siemano, Zakrzak, witam, witam. No siemano, siemano, stary. Ej, powiem ci tak, ten Fortnite, znaczy w sumie to LEGO Fortnite jest piękne, nie? Witam, witam w nowej serii. Witamy, witamy, słuchajcie, ogólnie seria będzie polegała na tym, że gramy tryb przetrwania, no i po prostu, co się będzie działo, to będziecie widzieć, oglądajcie wszystkie odcinki, pierwszy odcinek jest u mnie, drugi odcinek będzie na kanale Zakrzaka, no i w sumie od czego by tutaj zacząć? Ja bym na samym wstępie, pamiętam, że na moim odcinku na głównym kanale znalazłem jajka, w sensie pogłaskałem kury, więc możemy pozbierać takie podstawowe rzeczy, ponieważ potrzebujemy jedzenia, potrzebujemy jakichś takich podstawowych rzeczy, żebyśmy mogli się leczyć, żebyśmy tutaj od razu nie zginęli. Także Zakrzak, prowadź. O, ty, tu mamy. A co to jest? To są krowy? Chyba to są krowy, nie? I dawaj te krowy, stegujemy. Ej, a tobie też pokazało, że głodny jesteś już? Ty, stary, ja głodny jestem. No, wiesz co, ja ogólnie tak, widzowie, musimy pamiętać o tym, że każdy z nas bardzo mało jeszcze wie na temat tego trybu. Ja trochę mitów ponagrywam. Chłopcze, ty, ej, czemu ty ją wyeliminowałeś? Ty ją powinieneś klaskać. Co ty robisz? No, stary, ja bok ćwiczyłem. Ej, nie, no ale mięso potrzebujemy, no nie? Tak, chyba tak. Trzeba ją... Dokładnie, dokładnie. Mięsko, a ja tu mleko mam, tylko mam jeden kartonik. Czemu ona dała tylko jeden kartonik? Czekaj, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Daj mi jeszcze jeden kartonik. Ty, ona mi nic nie daje, człowieku. Halo, czuję głód, stary, musimy zebrać jakieś rzeczy. Masz tam jakieś mięsko dla mnie? Właśnie, no, próbuję tutaj drugą wołowinę zrobić, ale w ogóle ciekawostka jest taka, że jeszcze jest błąd z głodem i oni to muszą naprawić, nie, Epic, bo coś jest popsute, tak słyszałem. A, no, słuchajcie, jest to początek, no, jest to początek. Bardzo mało wiemy, pewnie jest bardzo dużo błędów, ale cała ta nasza przygoda rozpoczyna się właśnie na wiośnie, na zielonym miejscu. Zjedliśmy sobie podstawowe rzeczy i tak, Zakrzak tutaj widzę. Wiesz co, myślę, że powinniśmy jakoś zdobyć sobie siekierkę, coś takiego, żebyśmy mogli zrobić sobie jakąś chatkę pierwszą na przykład. To by nie było głupie na dzisiaj, żeby to zacząć. No właśnie, byłoby spoko, tylko ja nie do końca w ogóle wiem, jak zebrać drewno, bo ja jeszcze nie grałem survivala i... Ty jak ze... Ej, ty, wilk mnie, chłopie, bije! Co jest? Drewno jest po prostu na ziemi. Ej, uciekajmy stąd, uciekajmy. Dawaj za mną. Drewno jest na ziemi w takich... o, właśnie tutaj masz takie patyki. I jak możecie zobaczyć, podnosimy sobie je i mamy je w ekwipunku. Ja mam dwa. I teraz tak, jak klikniemy... Ty, stary pająk! Ej, my naprawdę musimy uważać w tym trybie, tak szczerze. Mocno musimy. Ja myślałem, że tu będzie luz, nie? A tutaj tu wilk mnie dojeżdża, ciebie jakiś pająk dojeżdża. Ja w ogóle proponuję, nie wiem czy ty to robisz, ja zbieram malinę aktualnie, żeby było w ogóle co jeść. Ja w tej chwili właśnie sobie zjadłem jedną malinkę. Ja może lecę do ciebie, musimy się razem trzymać, żeby tutaj nic złego się z nami nie stało. Pozbierajmy trochę dyni. Słuchajcie, no pozbierajmy oczywiście takie podstawowe rzeczy. Jak wiecie, w gierce mamy bardzo dużo potworów. Mamy tutaj masę urządzeń do stworzenia. Wy jeszcze tego tutaj nie widzicie, ale mi się wyświetliło, że możemy stworzyć ognisko. I pierwsze, co byśmy sobie zrobili, to właśnie ognisko. Tylko do tego jest potrzebne mi drewno. I mam tu trochę patyków. Dawaj, Zakrzak, ty też sobie zrobisz ognisko może, albo... Chociaż może nie będą nam potrzebne dwa. Zrobisz w ogóle, nic? Co daje ognisko? W sensie, to jest... No, bo w Fortnite ognisko leczy. Tylko to działa tak samo, czy jak? Wiesz co? Na pewno potwory nie przychodzą pod ognisko i to jest taki, można powiedzieć, bezpieczny punkt. I tak, ja dostałem jeden jedwab, mam trochę mleka i w naszym ekwipunku mamy pnącza, mamy granit, mamy jedwab i 6 drewien. Stary, wybierzmy sobie miejsce, w którym osiądziemy. Po prostu, nie wiem, wybierzmy, gdzie będziemy budować jakąś pierwszą chatę i zróbmy to. Po prostu zróbmy to. Ja zbieram jeszcze tutaj drewno. Co ty tam zbierasz w tej chwili? Ja, stary, aktualnie podnoszę masę malin, masę dyni, masę kukurydzy, no i drewna i granitu. Bo to są chyba takie w sumie podstawowe te, nie? Materiały budowlane tutaj. No, granit i drewno. Leży wszędzie. Dobra, to ja też to robię i... Ej, padam z głodu. Muszę zjeść. Dobra, zjedzmy sobie dynię. Aha, czyli kółeczko. W lewym górnym rogu mamy kółko i to odpowiada... Ej, właśnie, za co to odpowiada? Ja muszę coś zjeść. Co jest? Dobre pytanie. Czekaj, ja zjadam maliny, ale... Ej, jak to czuję głód, jak ja... Ty! Co jest? Ja cały czas jem, a dalej głód czuję. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest właśnie to zepsute, nie? Wydaje mi się, że to jest zepsute i musimy tutaj tą kurkę wy... Ej, no chodź tu, kurka, daj mi... No daj mi jajko, no daj spokój. Halo. Dobra, mamy.
Mam mięsko, jem mięsko. Ej, stary, ja nie wiedziałem, że to będzie takie trudne. Ej, padam z głodu, a ty? No, ja tu walczę o przeżycie, słuchaj. Ej, dobra, w tym trybie ja myślałem, żeby wiesz, tutaj na początku coś zbudujemy, a my chyba będziemy o życie walczyć. Bo to w sensie ciężki jest początek. Czyli można powiedzieć, że pierwszy odcinek będzie nazywał się Lego Przygoda Walka o życie. Gorzej właśnie... A to nie jest ten błąd... O, choinka, mam dwa pająki. Ej, lecę do ciebie. To nie jest czasami tak, że ten głód to jest właśnie ten błąd, który jest teraz? Że ten głód po prostu się wyświetla? I to wszystko? No właśnie nie. To jest błąd taki, że za dużo głodu ci... W sensie, za bardzo ci ten głód bije. No, po normalnym zjedzeniu powinieneś żyć. A nie być głodnym. A ja już padam z głodu. Ja zaraz zginę! Wiesz o tym? Nie, no nie, nie, stary, dawaj. Musimy tutaj eliminować może te owieczki i to wszystko, żebyśmy mieli to mięso. Dobra, ja zabieram mięso i mamy... Ej, mam wilka tutaj. Może tego wilka byśmy podjechali, dawaj. Ale dawaj, on jest groźny. Możemy spróbować, ale ja się go trochę cykam. No ja ci powiem tak, ja zjadam dynię, tylko mi w ogóle nie dodaje jedzenia. I trochę jest przypał. A noc zapada, a w nocy się potwory pojawią. Chyba. Nie gadaj. Dobra, biorę malinę. Ej, mi wcześniej dynia pomogła. Z tego, co widziałem, to mi się... Stary, musimy być wspólnie. Gdzie ty jesteś? Dobra, ja lecę do ciebie, bo ten wilk zaraz nas wyeliminuje. Może przelećmy sobie stąd. Ej, ja znowu padam z głodu. No, stary, ja nie wiedziałem, że to będzie takie ciężkie. Halo. Oj, ty, zjadam je pomocy. Ej, to jest. Ja tylko chcę ci powiedzieć, że zjadłem 25 malin i mam 3 paski głodu, więc... No i jest przypał. Co ty gadasz? Ej, ucieknijmy stąd. Dawaj za mną za krzak. Polećmy sobie totalnie w inne miejsce i pozbierajmy trochę malin, bo ja naprawdę zaraz zginę i będę tu musiał wrócić w środku nocy. Dobra, za krzak sobie tam walczy z wilkiem. Ja sobie tutaj pozbieram trochę malin. Weźmy sobie jedną malinkę, drugą malinkę, trzecią. A, w sumie to nie była malinka. Dobra, i teraz zjedzmy. I czy to nam coś da? Ej, naprawdę, ja też myślałem, że my coś tutaj zrobimy. A tu wygląda na... Ej, mam dwa paski. Okej, mam dwa paski, nie? I już mi jeden uciekł. No ja na razie zbieram stare drewno. W ogóle ja cały czas mówię stary. Dlaczego ja tak mówię? Widzowie, napiszcie, żebym tak nie mówił w każdym zdaniu. Nie wiem czemu. Ja zbieram teraz Rafa drewno, bo fajnie byłoby w sumie coś zbudować na noc. Albo jakieś łóżko. Tylko, że nie mamy wełny. A musielibyśmy znaleźć owce, jak się nie mylę. Właśnie problem jest taki, że jedyne, co my możemy zbudować, to ognisko. Więc ja to ognisko buduję. Słuchajcie, budujemy to ognisko. I nasza baza powstanie na tym wzgórzu. Pierwsza baza, ponieważ no musimy mieć też jakiś dostęp do innych rzeczy. Także ej, mamy schemat budowy. Kolejny schemat budowy będziemy mogli zrobić. I będziemy mogli zrobić chatkę, ej. Będziemy mogli zrobić chatkę i ja już ją mogę postawić. Patrzcie, Zakrzak. Siemano. No. Patrz, jaką normalnie mamy chatę. Dawaj. No, coś nie widzę. Wow. No, no ale tu podłoga jest sama. No tak, no bo to wszystko trzeba zbudować. To nie jest takie proste, nie? To wszystko trzeba zbudować. Aha. Wiesz o co chodzi. Ja tutaj biorę jeszcze to. Bo to wiesz, wszystko, niby cię stać na to, ale mimo wszystko musisz sam... Ej, halo? A, nie mam tego, nie mam drewna. Masz trochę drewna? Tak, już, tylko z niedźwiedzicą akurat rozmawiam i ona chyba drewno nam da. Wiesz, czekaj, jeśli potrzebujesz więcej drewna, rosną tu małe drzewa, możemy je... Aha, no to ona nas uczy grać. Dobra, niedźwiedzica, my umiemy. Czekaj, ja to zbuduję, ja to zbuduję. No to buduj, ja... Ej, ja mam problem, bo nie dość, że jest mi zimno, to ja w dodatku... Ej, muszę iść do ogniska. W dodatku nie mam co jeść, no. Halo, dlaczego jest tak trudno z tym życiem, ja się pytam. O co tu chodzi? Ej, Rafa, zbudowałem ten. Zbudowałem normalnie stary... Znowu powiedziałem stary. Zbudowałem ściany, teraz będę budował dach. Czekaj, tutaj klikam. Ej, dobra, ja jestem tu budowniczym. Okej, ej, co możemy wybudować dalej? Możemy zrobić kalenicę chatki. Potrzebne nam jest drewno, ale z tego, co widziałem, to... O, właśnie, mamy stół rzemieślniczy. Potrzeba nam jeden granit oraz trzy drewienka. Czy ty masz drewienko dla mnie, byczku, na przykład jakieś? Ja mam wszystko, tylko żebym ci... Dobra, dobra, proszę, masz 8? I daj jedzonko jeszcze, daj jedzonko, bo zginę. Nie ma jedzenia, nie ma w ogóle. Właśnie problem w tym, że ja też nie mam. Ej, a ognisko? Nie leczy? Nie leczy. Dobra, mamy tu niedźwiedzia, weźmy go po prostu, może zjedzmy. Ej, to jest ciężkie. Mamy tutaj łóżeczko, tylko to łóżka. Ej, dwa drewna mi są potrzebne i wtedy uśniemy tutaj i być może tu będziemy się odradzać. Dobra, mamy, Zakrzak, przesuń. Dobra, buduję łóżko, okej? Okay? Nie można, przypisz się do łóżka. Okej, twoje łóżko, tak, to moje łóżko, dziękuję.
Czy to jest moje łóżko? A dla mnie to co? No dla ciebie. Pa, ja tutaj ci wyskakuję, proszę bardzo, masz tutaj drewienko. Chodźmy może, pozbierajmy coś. Ej, cały czas mi się wyświetla, padasz z głodu i jakoś nie padam. Chyba to jest zepsute, co? Tak mi się wydaje. Ciężko powiedzieć, ja ogółem... Czekaj, obróć. Ej, buduję stół. A, nie buduję. Dobra, stół rzemieślniczy. Pa, widziałeś? No to możemy zrobić leśną siekierę oraz kilof. Potrzeba nam 5 drewna i 2 granity. Ja mam jeden granit, mogę ci dać, jak chcesz, proszę bardzo. A, dziękuję, aczkolwiek ja tutaj mam, bo ja pozbierałem tutaj granity i w ogóle... Ej, dobra, patrz, co teraz tworzę, czekaj. Uwaga, czekaj. Pa, pyk. No nie ma nic. No w moje ręce. Aha, pochodnie! Ja nie, tak nie szukam. Mogę. Chłopie, ja tu czekam, wiesz, aż pokażesz jakiś stół zbudowany czy coś takiego, a tu nic takiego nie ma. Czyli bo tak, dawaj, chodź z tą pochodnią i lecimy, możemy zrobić grilla swoją. Jak zrobimy grilla, to będziemy mogli zrobić sobie jakieś wędzone jedzenie, nie? Nie wędzone, tylko smażone. Tartak. Gdzie tartak? No możemy tartak jeszcze postawić. Ej, dobra, ale to ma klimacik, nie? Z tą pochodnią. Fajne to jest. Dawaj, zbieramy granity i wszystko, żeby wiesz, no coś zaraz tu zbudować jeszcze, nie? Tak, oczywiście, kukurydza jest nawet tutaj, bardzo dziękujemy. Mi przydałoby się coś do zjedzenia, mamy tutaj maliny, pozbierajmy może te wszystkie maliny. Widzowie, jak zastanawiacie się, co tutaj się będzie działo na tych odcinkach, to jak widzicie sami, tu naprawdę będzie się działo bardzo dużo, ponieważ sami nie wiemy, co się będzie działo, a gra pisze nam, co będziemy robić, no nie? Taka prawda, no, my sami nie wiemy, ponieważ, no widzicie, mamy głód, ja tutaj serduszka tracę, musimy iść na różne rzeczy. Ty! Zimno mi. Jak zimno? A tobie? No, czujesz zimno i mi ekran zamarza. No dobra, a gdzie jest nasze... Gdzie jest ognisko? Ej, szkielety wychodzą! Ej, gdzie jest nasze ognisko? Tam u góry. Dawaj za mną! Ej, łap pochodnie! Trzymaj jedną, weź ją sobie, ale wyrzuciłem, ale podnieś ją sobie, też będziesz miał. Okej, w takim razie ja też tutaj sobie idę, zabieram Ej, czemu? Halo? O, mamy, okej, mamy to. Też odpalmy sobie pochodnie i zagrzejmy się może chwilę przy ognisku. I zastanówmy się, czego nam tak naprawdę na tą chwilę brakuje. Czy ty? Ja tutaj sobie sprawdzę, co tu możemy jeszcze wykonać. Wydaje mi się, że dobrze by było zrobić tego grilla. Co ty na to? No dobry właśnie, pomysł? Dobrze byłoby walnąć grilla jeszcze, bo przecież jak będziemy mieli grill, no to jedzenie powinno więcej dawać. Bo ja mam napisane, że ja padam z głodu, ja nie wiem, czy ja zaraz zginę, czy co. Ale wiesz co, w razie czego to trzeba ci zrobić łóżko. Trzeba ci zrobić łóżko i ja będę budował teraz grill. Czekajcie, mamy tutaj grilla i na grilla potrzebna nam... O, ile tu jest cegieł potrzebnych. Chłop, nie cegieł, tylko granitu. Strasznie dużo, 30. O, panie, no faktycznie, ale czekaj, ja mogę postawić... Pozwala założyć w tym miejscu wiejski rynek, ale to, ja myślę, że to zostawimy, bo nie wiadomo, czy my się tutaj będziemy osiedlać. Na razie sobie stwórz łóżko, ja tutaj powiększę, o ile się da, tak, mamy drewno, czy to możemy tutaj powiększyć? Dobrze by było, żebyś się tu zmieścił. Dachu nie będziesz miał, ale po co ci dach, proszę bardzo. Aha. Chłop bez dachu będzie, ej, a da się to zniszczyć teraz? O nie, nie chciałem. Da się. Normalnie O, dzięki za drewno, dzięki. A, myślałem, że będzie więcej drewna z tego, tak szczerze. Ale poczekaj, bo ja tutaj... Ej, chodź, dawaj za mną, dawaj, chłopie, będziesz w szoku. Lama prawdopodobnie gdzieś tutaj się zrespiła i można powiedzieć, że już mamy, wiecie, dzień, czyli przetrwaliśmy pierwszą noc, można powiedzieć. Ej, ale... Nie można sprintować za mało. Aha, dobra, okej. Goni cię jakiś stwór! Walnie cię w plecy! Wow, ale to jest mocne! Jak tu walczyć z tym? Czekaj, ja po tego motyla idę, stary. Motyla, no. Ej, czemu ten motyl nie odlatuje? Gdzie to prowadzi? No to prowadzi do pewnego fajnego przedmiotu. Tylko właśnie, czy my nie zginiemy od tego? No jest problem. Ej, w ogóle jest bardzo duży lama, problem. Lama! Jest! Dawaj! Mamy to! Puh. O Jezu, ja nie podtrzymałem! Nie! Nie! No dawaj ją, stary! Z siekiery! Chyba! Nie wiem, co teraz. Ja cię kręcę! A ona zniknie jak w Fortnite? Właśnie gorzej jak zniknie, ale może będzie teleport. dawaj ją! Zabuduj ją, stary, no! Dawaj tutaj w boksa ją zabuduj! Halo! Dobrze by było! Ajajajajaj! Dawaj!
Ja biję ją po jeden, nie? Coś tu biją z czegoś tam, nie? No nie mam nic, nie mam nic, bo ja nie stworzyłem sobie nic, bo nie miałem, wiesz? Ej, no nie! Nie! Dawaj ją, dobra, dawaj! 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 Uda się! Nie. Dawaj! Jest! Mamy to! No to wypadło! Mamy tak, nasiona, będziemy sadzić, stary, w kolejnych. Pikantny burger, co ty tam podniosłeś jeszcze? Klepo jagoda i śniego jagoda. I papryczka chili, ale dymy. Ej, bardzo dobrze. A ciekaw jestem, czy dostaliśmy jakieś drewno. Nie, to dostaliśmy. Nasiona i wilczy pazur. Ostry pazur pozostawiany przez ten, wilki. O. Co? Ej, a ja proponuję zjeść po papryczce. Dawaj, przetestujemy. Masz tutaj, ja ci wyrzucę jedną. Poczekaj, rozdziel, jedna tutaj i wyrzucam, masz. Okej, podniosło mi i zjedzmy ją. Czekaj, to jest pod trójką. Nie, pod dwójką. Ona nie przyspiesza. Ona nie przyspiesza. Ona po prostu jakby ładuje chyba, wiesz, życie i... Chociaż przyspieszyła chyba trochę. Nie, no przyspieszyła. Jesteśmy szybsi. I dłużej nam chyba sprint. Na dłużej nam starczy. Ty, a gdzie nasz dom? No gdzieś w tamtą stronę. Ja podnoszę wszystko, co się da po kolei. No nie musimy iść na razie do domu. Wybudujemy ci łóżko. Prawie będziemy mieli drewno, prawie będziemy mieli wszystko. Ja potrzebuję jakąś tą siekierkę. Muszę siekierkę zrobić. Przydałaby ci się bardzo. Ja tutaj właśnie głaszczę owce, żeby mi dała wełnę. I dała mi wełnę, więc fajnie. Ej, ja mam malinki, zabieram sobie te malinki, proszę bardzo. Ciekawe, czy na tych malinkach to wszystko się odradza. Czy mamy tam domek? Jest tam domek? Tak, nie wiem czy widzisz, ale dym leci do nieba i można zlokalizować łatwo, bo to ognisko zgasło, no i dym nam leci. Dobra, wydaje mi się widzowie, że to jest, to będzie nasza najlepsza seria, więc zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał oczywiście, no i oczywiście oglądajcie do końca, bo w tym odcinku się jeszcze prawdopodobnie dużo wydarzy. Co tam się dzieje? U mnie aktualnie dzieje się tyle, że znalazłem naszą bazę, do której może... O, widzę cię, dawaj tu, Rafa, do bazy. Dobra, już idę. Dobrze by było to łóżko dla ciebie zrobić i może dobrze by było dostawić jeszcze jedną taką chatę, no nie? Może to by nie było głupie. No, słuchaj, jak mamy te rzeczy na to, to pewnie. Co ciekawe, nie da się zaraz obok. To będziemy mieli dwie takie, wiesz, dwie takie osobne. Dwie bardzo blisko siebie, tu będzie przejście, tu dodamy sobie klocka, a tego klocka możemy w sumie rozwalić, bo i tak... Ej, nie, tego nie chcę, halo? Czekajcie, bo muszę sobie schować w to miejsce. Rozwalmy to, muszę ciupaskę sobie zrobić. Ja tutaj właśnie rozwalam ten, drzewa, wiesz? Tą, siekierą. Uuu, ty, ja też mogę zrobić, dobra, mam siekierka, siekierka stworzona, mam siekierkę, siekierka stworzona. Oczywiście widzę, pamiętajcie, że możecie nas również wspierać z naszymi kodami w sklepie Fortnite'owym, więc jak gracie w Fortnite'a, gracie w Lego, no to wpisujcie nasze kody. I tak, zawsze wszystko możemy rozwalać tym, to dawaj, przyspieszamy zabawę chyba, nie? Chyba troszeczkę teraz przyspieszymy, na pewno przyspieszymy, słuchaj. Dzięki temu drewnu i wszystkiemu. To zbudujemy zaraz, wiesz, jakiś fajny budynek. Tak się zastanawiam, co się stanie jak maliny. Czyli dostaniemy pnącza, jedną malinę. Razem już mamy 15. Dobrze by było też posadzić coś i dobrze by było zrobić łopatę. Bo nie wiem, czy wiesz, Zakrzak, ale da się kopać w ziemi łopatą. Wiesz o tym? Ale że tą ziemię da się całą ziemię? Tak, tylko... Ziemię? Nie, w sensie nie ma dziury, tylko wiesz, wykopuje się tak jakby, coś tam się kopie w ziemi, nie robi się dziura i dostajesz jakieś elementy czegoś. Ty, no to jest ciekawe w sumie, ale mniej ciekawe jest to, że popsuła mi się siekiera. Aha, ty, to one się psują! Ty, dobra. Psują to się, psują, niestety się psują. Ja proponuję tutaj pozbierać jeszcze wszystko. Pozbierajmy, ile się tego da. Rozwalę sobie jeszcze może ten krzak tutaj, proszę bardzo. To co za krzak? Budujemy to łóżko dla ciebie? Możemy, pewnie. Dawaj tutaj, ja akurat kończę domek swój. Dobra, okej. Ja tutaj jeszcze troszeczkę tego wszystkiego pozbieram. Zabieramy sobie drewno, zabieramy sobie jeszcze parę malin, żebyśmy mieli na odcinku Zakrzaka oczywiście jak przeżyć. Także widzę, pamiętajcie, że nasze odcinki będą się pojawiać na przemian, więc ej, Zakrzak. O, co? Zostawiamy na twój odcinek tutaj coś, patrz, chodź.
Tylko nie będziemy tam wchodzić. Dawaj do mnie, szybko, szybko, szybko. Już idę, ty jesteś... Aha, to jest tutaj dobry bajery, takie bajery, pierwsza jaskinia. Tak, tylko to jest bardzo ciekawa jaskinia i nie wskakuj do niej, dobra? Bo to będzie reakcja na twoim odcinku, tylko sobie zobacz. Zobacz sobie i nie wskakuj. Tak, tak, tak. No tam. Dobra, no dobra, nie wchodzę. Ty, bo ja podobno ginę z głodu, ale ja nie ginę. W sensie, o co tutaj chodzi w ogóle? Niby ginę, a nie ginę. Mi się wydaje, że to jest jakiś błąd, wiesz? Mi się wydaje, że to jest jakiś błąd. Ej, czemu ja myślałem, że to jest do jedzenia? Mamy, tak, dynię mamy do jedzenia. Zjedzmy tą dynię. Uleczmy się do fulla. Może tutaj to nam jakoś coś tam nam pomoże. Ty, ale nic mi to nie daje. Ej, a jakbym jem burgerka. Co ty na to? Czy zjadać go? Skąd ty masz hamburgera? No z tej lamy ja mam hamburgera i on może da całe życie. No to dawaj, próbuj, zobaczymy, co to będzie. Ciekaw jestem, no zobaczmy. To mi dało na 10 minut 4 serduszka więcej, to jest mocne. W sumie mogłem przeczytać opis, a nie tak bez sensu to wykorzystywać. Pozbierajmy jeszcze troszeczkę tutaj rzeczy i sprawdzimy zaraz jeszcze, co możemy jeszcze z tego wszystkiego wybudować. Rozwalmy trochę tych krzaków, cofniemy się do naszych domków i muszę sobie jeszcze jedno zrobić, ponieważ muszę zrobić sobie... Chociaż nie, kill off zostawimy. Zobaczmy jeszcze do misia. Jeśli zbudujesz coś i uznasz to, że nie jest właściwe miejsce, możesz zawsze zniszczyć budowlę. Tak. Czy możesz mi w czymś... Jak możemy się jeszcze przygotować? Które dostały... przez szczelinę, czyli znowu mamy nawiązanie tutaj. Okej, czyli ona nie mówi nam nic ciekawego. Także widzowie, Zakrzak... Ty nie masz łóżka! Zakrzak! Bo ja nie śpię. Ja po prostu jestem nocny Marek, ja jestem nietoperzem. Dobra, ej, to chodź do chaty, dawaj tutaj do chaty. I widzowie, no jeszcze raz przypominam, zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie nasze kanały. Drugi odcinek będzie u Zakrzaka, kończymy dokładnie w tym miejscu. Dalszą historię poznacie na odcinku u Zakrzaka, także na niego was zapraszam. Pamiętajcie o nas, że codziennie wrzucamy filmy i trzymajcie się, na razie, cześć!